dzisiaj troszeczkę z innej strony, a mianowicie zaczęła się wiosna, więc czas na koszenie. Jest tego dość sporo, bo wokół obwód działki ma około 200 metrów i w zeszłym roku, gdy kupiłem nową koszarkę i zacząłem jeździć i dokaszać po podmurówkach, to niestety na koniec sezonu zamordowałem napęd w koszarce, który musiałem wymienić i kosztował mnie chyba z 250 zł, więc stwierdziłem, że w tym roku zamiast psucia kolejnego napędu, to kupię sobie dokaszarkę. I zdecydowałem się na Stanleya, napęd na baterię. Czemu na to? Jeszcze nie wiem, czy dobrze wybrałem, ale bardzo cenię sobie narzędzia Stanleya. Większość narzędzi, które posiadam w swoim dorobku, są to narzędzia Stanleya. Zawsze je lubiłem, nie wiem, zawsze podobał mi się wygląd. Fajnie jest to zrobione, nawet jak na produkcję chińską już. Może powiem, co znajduje się w boksie, ponieważ ja już ją złożyłem, więc dostajemy, ja zamówiłem podkaszarkę wraz z ładowarką i z baterią. Jest to nowa bateria V20 z 4-amperogodzinną baterią, więc jest to dość spora bateria, swoje waży, ale mam nadzieję, że też swoje wytrzyma. Baterię naładowałem już wcześniej, bo przyszła rozładowana. W zestawie jest też nowa ładowarka typu V20 Stanleya. No i sam sprzęt, nie? Wygląda on mniej więcej tak. Teleskopowa. Można ją sobie ze spokojem skracać i wydłużać. Ogranicznik. W komplecie jest też żyłka i ta osłona tutaj, która jest zamocowana na zabezpieczenie plastikowe i śrubkę, jeden krzyżak. Zdejmijmy tutaj ostrze do ścinania żyłki. Jest dość lekka, poręczna. Może jeszcze wspomnę, że ta rączka jest też nastawna, więc do każdego indywidualnego ustawienia się, nie? I ma dwa biegi, wysoki i niski, high and low. To był wysoki bieg i low. Jest trochę wolniej, ale nieznacząco. Ogółem to chyba nie ma co gadać, tylko po prostu wziąć się za robotę i zobaczyć, jak długo ta wykaszarka wytrzyma na mojej trawie. Także do działa.
po połowie. Bateria wymiękła. Zdanie na temat tej podkaszarki Stanleya. Sprzęt jest fajny. Z wad, które mógłbym wymienić, to raz żyłka mogłaby być lepsza. Ostrze, które powinno ją przycinać, jest tępe, więc radziłbym je zaostrzyć ze względu na to, że gdy żyłka robi się za długa i zaczepia o to, zamiast to przeciąć, to blokuje silnik i przestaje kręcić. Reszta bez zarzutu. Można ją łatwo sobie ułożyć do dłoni, tak jak się żywnie podoba, i ma naprawdę dużo ustawień tych rączek i długości. Tutaj tej. Więc nawet chyba dziecko by mogło tym kosić. A to jest pod kątem. Dopiero wczoraj wieczorem się o tym zorientowałem, że można to przekręcać. Bateria. Poradzałbym kupić drugą na zmianę. Wystarczyła mi jedna na około pół godziny ciągłej pracy. Pewnie byłbym w stanie to wydłużyć, kiedy dojdę do wprawy. Tak, wczoraj był pierwszy raz, ale kosi całkiem nieźle. Jak widać, nie mam tutaj murawy z boiska. Jest to teren porolniczy, więc rośnie na nim i trawa, i jakieś tam chwasty, i takie tam różne, więc radzi sobie z nimi. Przy większych może ma delikatne problemy, ale kilka razy i jest to skoszone. Także na plus na pewno polecam. Wspomnę też o cenie tej zabawki. Podkaszarka wraz z jedną baterią i ładowarką kosztowała mnie 520 chyba 8 zł. Zakupiłem to na Allegro i tak samo dokupiłem drugą baterię, którą znalazłem za 260 chyba 7 zł. Dokładne ceny podam gdzieś tutaj na dole, tak żeby była pewność, więc mam nadzieję, że posłuży mi to przez kilka lat na pewno. To wszystko. Jeżeli komuś podobał się film i kupi taki sprzęt, to niech podzieli się swoją opinią w komentarzach. Także dzięki i na razie.